Uzdrowisko w Rymanowie Zdroju jest już w rękach samorządu województwa. 29 stycznia cały pakiet akcji trafił w ręce marszałka Mirosława Karapyty. Dokument poświadczający ten fakt wręczyła marszałkowi Urszula Pasławska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Uważam, że samorząd województwa podkarpackiego będzie znakomitym inwestorem i znakomitym właścicielem uzdrowiska Rymanów, ponieważ ma ku temu instrumenty związane z funduszami unijnymi. I warto tutaj podkreślić, że jako województwo podkarpackie zadeklarowało największą kwotę nakładów na uzdrowiska przy składaniu wniosku o komunalizację. Największą spośród wszystkich innych wniosków komunalizacyjnych. Jak podkreślał w Rymanowie marszałek Mirosław Karapyta, komunalizacja jest przede wszystkim gwarancją stabilnego zatrudnienia dla blisko 500-osobowej załogi. Dlatego od samego początku angażował się w proces przejęcia akcji uzdrowiska. Jest to rozwiązanie, które stawia samorząd województwa w roli nie tylko właściciela spółki, ale spełnia pewne oczekiwania społeczne. Wiemy, jak dzisiaj ludzie, którzy pracują w pewnych jednostkach, boją się o miejsca pracy, boją się o to, żeby nie było jakichś zjawisk, które w wyniku prywatyzacji mogą spowodować dla nich zagrożenie. Spełniamy tutaj dwie funkcje. Funkcję promocyjną województwa, funkcję promocyjną gminy, regionu, ale funkcję tą społeczną. Także według lokalnych władz komunalizacja była najlepszym rozwiązaniem dla osób zatrudnionych w uzdrowisku. Uzdrowisko jest największym zakładem pracy w naszej gminie. Tu zatrudnione jest blisko 500 osób. No, staraliśmy się, aby zachować te miejsca pracy i je również zwiększyć. Gmina ma charakter gminy uzdrowiskowo-turystycznej. Mamy wiele gospodarstw agroturystycznych, taką sferę okołouzdrowiskową, która daje szansę na rozwój naszej gminie. Stąd jak gdyby komunalizacja uzdrowiska daje szansę na rozwój, bo nie ukrywam, że jest wiele przykładów takich, że prywatyzacja tak z marszu niekoniecznie daje dobre efekty. Dla prezesa uzdrowiska w Rymanowie liczy się z kolei fakt, że nowy właściciel, samorząd województwa, będzie gwarancją rozwoju. To ważne, bo uzdrowisko potrzebuje inwestycji. Najpilniejsze to modernizacja rozlewni wód mineralnych, budowa nowoczesnego basenu i sali gimnastycznej oraz modernizacja uzdrowiskowej infrastruktury. Pozyskując tak mocnego patrona, jakim jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, zyskamy możliwość sięgania po dodatkowe środki unijne, choćby poprzez na przykład zapisanie niektórych projektów inwestycyjnych na tzw. listach indykatywnych. Poza tym Urząd Marszałkowski, przygotowując tak zwany program rozwoju uzdrowiska Rymanów, zapewnia kontynuację działalności spółki i zapewnia poprzez realizację odpowiednich zadań inwestycyjnych jej, myślę, trwały i dynamiczny rozwój. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz, który złożył podpis pod umową komunalizacji, zapewnił, że samorząd województwa dołoży wszelkich starań, aby uzdrowisko rozwijało się i było konkurencyjne. Są tu pewne uwarunkowania, które narzuca na nas kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale także jest wiele usług komercyjnych, które należy rozwijać i w tym zakresie na pewno będziemy chcieli być konkurencyjni po to, żeby spółka funkcjonowała tak dobrze jak do tej pory, żeby się rozwijała, żeby przynosiła zyski, a te zyski, żebyśmy mogli inwestować w dalszy rozwój spółki, bo taki jest cel nadzoru właścicielskiego samorządu. Nie, ta spółka nie będzie funkcjonowała po to, aby zyski zgarniał do swojej kieszeni właściciel, tylko po to, aby inwestować je w celu dalszego rozwoju spółki. Dynamicznego rozwoju życzyła nowemu właścicielowi pani minister, która powiedziała, że ma nadzieję, iż planowane przez władze województwa inwestycje w połączeniu z pracą załogi sprawią, że Rymanów stanie się nowoczesnym kurortem uzdrowiskowym.